Odsłonięcia i poświęcenia obelisku w Młynku Nieświńskim dokonano w sobotni poranek. To miejsce pamięci 10 zamordowanych w powiecie kneckim osób przez niemieckiego okupanta w 1944 roku. Wielkim orędownikiem i twórcą idei postawienia w tym miejscu obelisku jest Marek Kozerawski, sołtys Rogowa i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Końskich. 22 kwietnia 1944 roku, to jest 72 lat, 3 lata temu, w tym oto miejscu zamordowano 10 Polaków z powiatu koneckiego, których jedyną winą było to, że byli patriotami i nie pogodzili się z okupacją niemiecką. Obelisk stanowi płyta wtopiona w wielki kamień. Znajdują się na nim dwa krzyże, jeden złoty, a drugi dużo mniejszy, który został znaleziony na miejscu zbrodni. W ten drugi wkomponowane zostały dwie łuski i nabój karabinowy. To także artefakty odnalezione na miejscu. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władzy gminnej z reprezentantami Rady Gminy Końskie na czele. Pojawiły się także osoby reprezentujące powiat konecki i gminę Końskie. Przede wszystkim jednak pojawiły się rodziny osób, które tego dnia upamiętniono. Nim wyświęcono miejsce pamięci, wspominano wydarzenia sprzed 73 lat. Wtedy to w Młynku zostało rozstrzelanych przez niemiecką żandarmerię 10 mężczyzn. Michał Ziomek z Ruskiego Brodu, Zygmunt Makuch z Końskich, Edward Widuliński z Końskich, Jan Mączyński z Końskich, Henryk Jakubowski z Nieborowa, Roman Swat z Nieborowa, Edward Piotrowski ze Szczurek, Paweł Madej z Woli Kuroszowej, Henryk Rusek z Pawłowa i Wincenty Gałecki z Radoski. Po krótkim przypomnieniu tamtych wydarzeń i przemowach zaproszonych gości ksiądz Kazimierz Granowicz, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha w Rogowie, dokonał poświęcenia nowego miejsca pamięci na mapie powiatu koneckiego i gminy Końskie.